Motor Lublin idzie jak burza. Podopieczni Gonzalo Feio wygrali drugie spotkanie z rzędu w swoim pierwszym sezonie Fortuna pierwszej lidze i jako Beniaminek mają komplet zwycięstw po drugiej kolejce. Cześć, kanał 365 dni o piłce i dwa słowa po spotkaniu Lechia Motor. Zanim zaproszę na podcast, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie tylko o przycisku lubię to pod filmem, a teraz zaczynamy. No cóż, wieczór w Gdańsku, na pewno nieszczęśliwy dla gospodarzy, no bo gdzieś tam Lechia nie sięga po komplet, przegrywa właściwie po bramce w samej końcówce meczu. Wolski był tym człowiekiem, który gdzieś tam dostarczył dużo pozytywnych wrażeń piłkarzom Motoru, natomiast gdzieś tam no, zabił oczekiwania i zasmucił zawodników Lechii. Myślę, że wynik, no nie wiem, czy do końca oddaje to, co oglądaliśmy w spotkaniu. Muszę przyznać, że gdzieś tam piłkarze Motoru troszeczkę lepiej mi się podobali, wyglądali troszeczkę pewniej. Natomiast gdzieś tam Lechia, przynajmniej w teorii, prowadziła tę grę. Znaczy miała większe posiadanie piłki, no gdzieś tam te akcje wydawałoby się są bardziej wyraziste. Brakowało konkretów. To, co też można zarzucić podopiecznym Szymona Grabowskiego, to chyba taki nie do końca przemyślany atak. Często piłkarze gospodarzy szli na siłę przy środkiem, kiedy wydawało się, że te boczne sektory są właściwie puste. No i tam aż prosiło się, by dograć. Zresztą kilkukrotnie to po akcjach Diabate indywidualnych działo się najwięcej dobrego pod bramką rywali. No i myślę, że tutaj Lechia jakby nie skorzystała z tych takich naturalnych warunków tego spotkania, gdzie piłkarze, goście się kotłowali w środku. No i jakby też były takie duże zasieki, więc tutaj ciężko mi właściwie zrozumieć pomysł na piłkę w pierwszej, w drugiej połowie właściwie gospodarzy. Trochę pod grą był Fernandes. Muszę powiedzieć, że oczekiwałem od tego piłkarza więcej, zwłaszcza po tym, co pokazał w tym meczu z Chrobrym Głogów. Przypomnę tylko hat-trick na dzień dobry w barwach Lechii Gdańsk. Dzisiaj mniej brał grę na siebie, kilka prób strzałów z dystansu, natomiast to było wszystko, jeżeli chodzi o tego piłkarza, który przecież jest w Lechii kapitanem. Nieźle wyglądał Szczepański, trochę brał grę na siebie Piła, czy Diabate, wspomniany przeze mnie wcześniej, czy Miłosz Kałachur, a więc piłkarz, który równie imponował w tym meczu z Chrobrym Głogów, który brał grę na siebie i też nie do końca jest takim, powiedziałbym, piłkarzem, który jest konkretnie ustawiony przy tej lewej flance, tylko bierze czynny udział w rozegraniu. Jeżeli chodzi o Motor, no to to jest drużyna, która faktycznie dosłownie gra do końca, pokazali to przed tygodniem w tym meczu z Zagłębiem Sosnowiec i nie inaczej było dzisiaj. Kilka naprawdę niezłych ataków, czy to atakował Ceglarz, czy Król, czy Śpiewak, który pojawił się w drugiej części spotkania. Myślę, że Gonzalo Feio, no jako taki człowiek, który naprawdę jest mega detalistą i takim fachowcem przez duże F, potrafi przygotować drużynę pod konkretnego rywala. No i myślę, że ta taka, powiedziałbym, szczelna gra w obronie była przemyślana. Lechia miała problem z konstruowaniem ataku, musiała jakby szukać swoich szans poprzez uderzenia bądź takie próby indywidualne. To nie zawsze wychodziło, natomiast no, było z tym różnie. Dlatego tutaj duży plus dla Motoru za taką przemyślaną grę w defensywie. Jednocześnie w kontrze była groźna, no i gdzieś tam wcisnęła tę bramkę w samej końcówce. No taki scenariusz filmowy, oczywiście z happy endem tylko dla gości. Natomiast na samym końcu okazuje się, że Motor jako Beniaminek, jako drużyna, która, przypomnę, awansowała z baraży, ma komplet zwycięstw na koncie. Bilans bramkowy 4-2, no i na ten moment wygląda naprawdę, że wszystko tutaj się w tej drużynie zgadza. Jestem ciekaw, gdzie ten projekt pójdzie dalej. Nie chcę się chwalić, ale przed sezonem możecie sobie to sprawdzić. Nie wymyślam w tej chwili. Przewidywałem, że Motor będzie walczył ekstraklas, no i zakończy sezon w tym miejscu właśnie dającym awans do elity. Zobaczymy, jak będzie dalej, no bo dopiero końcówka lipca, natomiast na ten moment ja się czuję spełniony jako, powiedzmy, taki ekspert. Was oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, sprawdźcie koniecznie, czy kliknęliście w ten czerwony magiczny guzik na dole. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.